Ogólnie, jako że jestem zmarzluchem, to sądziłam, że jak ubiorę sweter, to nie będę miała problemu z tym, że będzie mi za gorąco. Otóż myliłam się. Siemka! Także wow, dawno mnie tu nie było. A mówiąc dawno, mam na myśli, no, dosyć dawno, czyli jakieś 3-4 miesiące prawie. I przez te 3-4 miesiące mojego życia zmieniło się naprawdę, naprawdę dużo. Między innymi na przykład zmieniło się to, że poszłam do nowej szkoły. Jestem aktualnie w liceum, w pierwszej klasie liceum, na profilu humanistycznym, bo zapewne będą pytania. No ale wiele takich sfer z mojego życia prywatnego jednak wam nie opowiem. Tych sfer, które się zmieniły w jakikolwiek sposób. No ale no, tak jak mówię wam, nie chcę tutaj się rozgadywać w tym filmiku, ponieważ to nie jest film od tego. Postaram się wam przedstawić sytuację, jak to wszystko wygląda, dlaczego mnie nie było, czy wracam na stałe i tak dalej. Postaram się wam powiedzieć w innym filmiku, a dzisiaj mam dla was inny filmik. Jako że rozpoczęła się jesień, no to już wiadomo, zmiana trochę pogody, nawet trochę bardzo. Zmiana tak naprawdę samopoczucia naszego. I tak jak w zeszłym roku nagrałam dla was filmik książki na jesienne wieczory. Filmy na jesienne wieczory. Tak, nagrałam dla was filmy na jesienne wieczory. I tutaj gdzieś będziecie mieli po prostu. Odsyłam was, tu gdzieś będzie ta karta, nigdy nie wiem z której to jest strony, aczkolwiek wydaje mi się, że z tej? Nie wiem, nigdy nie wiem. No mniejsza. Tak jak w zeszłym roku nagrałam tamten filmik, tak w tym roku przygotowałam dla was filmik 7 rzeczy, bez których ja sobie nie wyobrażam jesieni, czyli takie moje po prostu must have jesienne, nie wiem jeszcze jak nazwę. Tak, ja sądzę, że jesteś na humanie. Nie wiem, jak nazwę jeszcze ten filmik, natomiast no sens będzie zachowany. I mam 7 takich rzeczy, wypisałam sobie na liście. I są to dosyć przyziemne rzeczy, natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko filmik was zainteresuje i zapraszam was do oglądania. Chciałam w ogóle, żeby ten filmik był taki typowo luźny, taki luzacki, więc siedzę sobie tutaj wygodnie, mam tutaj koc, mam podwiniętą nogę, jak widzicie, siedzę totalnie na luzie, nie chciałam żadnych spin, żadnych oficjalnych, nie wiadomo jak sztywnego tego filmu. Fryzurę mam w ogóle, wiecie, makijaż już mam po całym dniu, zegarek mi w ogóle lata na ręce i nawet nie jest, o, nie jest na mnie dobry, także no. Mam nadzieję, że tak jak ja sobie przyniosłam herbatę, oto dowód w wielkim kubku z myszką mini. Tak, z myszką mini. Tak mam nadzieję, że wy też sobie weźmiecie coś ciepłego do picia, możecie sobie zrobić herbatę, kakao, gorącą czekoladę, co chcecie. Po prostu chciałam, żebyście też usiedli i obejrzeli ten film na takim luzaku, na jakim ja go nagrywam. Lecimy z koksem, słuchajcie, na pierwszym miejscu. Znaczy niekoniecznie układałam to tak, jak to jest dla mnie ważne. Po prostu pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, jest koc. Koc to jest, słuchajcie, rzecz, bez której ja sobie całego roku nie wyobrażam, bo ja jestem takim zmarzluchem, że ja potrafię siedzieć pod kocem nawet w lato. Tak, w lato. Oczywiście nie mówię o sytuacji, kiedy jest jakieś 30 stopni na dworze i po prostu jest tak dużo, że się nie da oddychać. Natomiast zdarzało mi się w te wakacje siedzieć pod kocem, dlatego koc to jest po prostu coś dla mnie całorocznego, sprawa całoroczna naprawdę. Jak się zapewne domyślacie, po moim rekwizycie, kolejną rzeczą, bez której nie wyobrażam sobie jesieni i też nie tylko jesieni, bo całego mojego życia, jest to herbata. Jestem totalną miłośniczką herbaty. Mój rekord to jest chyba 5 herbat w jeden dzień, co myślę, że uświadomi wam, jak bardzo kocham herbatę. Po prostu mogłabym ją pić w kółko. Naprawdę tak serialnie w kółko. Książki. Myślę, że tutaj za dużo nie muszę dodawać w kwestii książek, ponieważ myślę, że już wiele z was zorientowało się, przynajmniej po filmikach, jak nie po mojej biblioteczce, to po filmikach zorientowaliście się, że no, książki to jest absolutnie coś, co kocham. Kocham czytać książki, kocham patrzeć na książki, kocham zapach książek. No, kocham. I przy okazji tego punktu na mojej liście chciałam wam wspomnieć tutaj o konkretnych książkach,
których przy sobie teraz nie mam, także zaraz wracam. I o tych właśnie książkach, które mam pod moim łokciem, chciałam wam powiedzieć dzisiaj, chciałam na nie zwrócić szczególną uwagę przy tym punkcie na mojej liście. Jest to seria Kroniki Jaru autorstwa Adama Fabera. Jest to seria, która póki co liczy 4 tomy, natomiast no będzie tych tomów więcej, z czego ja osobiście bardzo, ale to bardzo się cieszę. I mam nadzieję, że wy również, bo naprawdę jest z czego. Tak się składa, że w tym roku miałam zaszczyt zostać ambasadorką tej serii, także 3 i 4 tom wyszedł już pod moim ambasadorstwem, o ile można tak powiedzieć. I wszystkie te tomy są absolutnie przepiękne. Pierwsza część to jest Kroniki Jaru, Księga Luster. Druga część to jest Czarny Amulet. Trzecia część to jest 7 Bram. I tutaj mamy 4, czyli najnowszą część, która miała premierę teraz niedawno, w zeszłym tygodniu. Jest to część, która się nazywa Tajemne Imię. Tutaj z tyłu tych dwóch części macie okazję widzieć moje logo, z czego jestem naprawdę bardzo dumna i bardzo się z tego powodu cieszę, bo cieszę się, że właśnie na takich książkach mam szansę widnieć w pewien sposób. I pozwólcie, że te książki będą teraz sobie tutaj ładnie leżały pod moim łokciem, a ja co nieco wam powiem o tej serii. Dobra, może nie pod moim łokciem, bo się zaraz przewrócą, ale obok mnie. Cała seria opowiada o Kate Hallander, która jest przeciętną nastolatką, mieszka w Londynie razem ze swoją ciotką. No i przeciętną. Przeciętną, słuchajcie, do momentu. Pewnego dnia trafia do sklepu, magicznego sklepu, gdzie zostaje od właścicielki księgę luster, czyli tytułową księgę luster. I jak wszyscy wiemy, szkoła, zwłaszcza liceum, to jest czas miłości, zakochiwania się, wielu zauroczeń. Także oczywiście Kate wpadł jeden chłopak w oko i postanawia za pomocą księgi luster rzucić na niego miłosne zaklęcie. Jednak no niekoniecznie wszystko idzie po jej myśli. W każdym razie dzięki temu dziewczyna dowiaduje się, że jest czarownicą. I razem z pierwszą częścią mamy okazję śledzić te jej losy, te jej początki, kiedy to dowiaduje się o tym, że jest czarownicą, kiedy zaczyna swoją przygodę tak naprawdę z magią, kiedy poznaje tajemniczy świat Jaru. Tajemniczy, no miałam na myśli magiczny, ponieważ Kraina Jaru jest naprawdę, naprawdę przemagicznym miejscem. I z każdym kolejnym tomem mamy coraz więcej przygód Kate. Oczywiście każdy kolejny tom jest coraz to ciekawszy, coraz więcej się dzieje, coraz więcej też jest trochę takich mroczniejszych elementów, bo jednak wiadomo, że nie wszystko jest kolorowe i magia ma też swoje ciemne strony. Ja zakochałam się w tej części tak naprawdę od pierwszego tomu, odkąd przeczytałam ten tom. Od razu wiedziałam, że będzie to naprawdę genialna seria. Jest pełna magii, jest pełna wielu świetnych postaci. Moją ulubioną jest absolutnie babcia Anwin, którą wiem, że wiele osób niekoniecznie trawi. Natomiast ja ją uwielbiam, jest tak specyficzną osobą, jest tak no unikatową postacią, że myślę, że jest to moja ulubiona postać. Także uważam, że ta seria jest naprawdę, naprawdę godna polecenia. Będzie wam się czytało te książki bardzo szybko, bardzo przyjemnie. I myślę, że są zdecydowanie idealne na takie jesienne wieczory, kiedy chcecie po prostu wziąć książkę, koc, herbatę i po prostu usiąść i zatracić się w jakiejś historii. To myślę, że te książki są do tego naprawdę idealne i z całego serca wam je polecam. Myślę, że te książki tutaj wam nie będą przeszkadzały w kadrze, także przejdziemy po prostu już do kolejnego punktu. Kolejnym punktem są seriale i filmy, czyli też kolejna moja miłość. Jak wiecie, kocham seriale, kocham filmy, ale myślę, że ostatnimi czasy jestem bardziej fanką seriali, ze względu na to, że po prostu w tych historiach, podobnie jak w seriach, można się naprawdę zatracić, można się zżyć z bohaterami, można się wciągnąć w ich losy. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie seriale ja oglądam, to tutaj gdzieś, tutaj albo tutaj wkleję wam screena mojego profilu z TV Time, gdzie możecie zajrzeć i tam na bieżąco, przynajmniej staram się na bieżąco uzupełniać które odcinki danego serialu obejrzałam, jakie seriale zaczęłam oglądać, jakie planuję obejrzeć i tak dalej. Także jeżeli mój serialowy świat was interesuje, to zapraszam was do tej aplikacji na mój profil.
No a film, no to słuchajcie, no nie muszę wam chyba tłumaczyć. Też tutaj gdzieś w kartach będziecie mieli odnośnik do tego filmu z zeszłego roku, gdzie polecałam wam właśnie parę filmów idealnych na jesienne wieczory. Wzięłam herbatę i przejdziemy do kolejnego punktu, jakim jest muzyka. Mam tutaj konkretnie na myśli playlisty. Playlisty, ja w ogóle jestem chyba królową playlist, chociaż wiem, że moja koleżanka z mojej klasy z gimnazjum ma więcej playlist ode mnie. Natomiast ja, mój Spotify liczy jakieś 80 playlist, myślę, że nawet więcej teraz, bo to 80 było już no spory czas temu. Mam playlisty chyba na każdą okazję, mam playlisty, które słucham, kiedy jestem w bardzo dobrym nastroju, mam playlisty z starymi jakimiś fajnymi piosenkami typu lata 90, mam playlisty ze starymi polskimi dobrymi piosenkami, które mi się podobają, mam playlisty do takich wieczorów, kiedy po prostu chcę usiąść i tak zatracić się w moich myślach, kiedy mam jakąś sprawę do przemyślenia, i również mam playlistę na jesień. Takich playlist jest na Spotify naprawdę pełno, wystarczy, że wpiszecie sobie autumn albo fall, albo po prostu jesień. Znaczy ja mam Spotify'a po angielsku, więc może dlatego. Ale jak wpiszecie, nawet jest chyba jakaś playlista stworzona przez, dużo jest w ogóle przez Spotify'a stworzonych playlist typu autumn leaves i tak dalej. Także myślę, że takie playlisty to jest coś świetnego. Ja jestem team Spotify, dlatego ja wam mówię tutaj o Spotify. Natomiast wiem, że są też osoby, które słuchają muzyki z Tidala, z YouTube'a. No jest tego naprawdę mnóstwo, ja preferuję Spotify'a. I tak jak wam wspomniałam, jest naprawdę strasznie dużo takich playlist, czy to stworzonych przez Spotify'a, czy też przez po prostu użytkowników. I jeżeli też macie tak, że lubicie taką wolniejszą muzykę, taką właśnie, która skłania do jakiejś refleksji, to jest taka melancholijna bardzo, to takie playlisty zdecydowanie wam polecam. Nie wiem, czy się zmienił kadr, natomiast skończyła mi się pamięć w aparacie, więc musiałam pousuwać trochę i jestem z powrotem. Natomiast jak patrzyłam tak mniej więcej, to widziałam, że wcześniej coś się stało chyba z okiem tego misia i tak trochę było nie do końca odsunięte, wyglądało to dziwnie. Natomiast ten filmik nie miał być idealny. Także załóżmy, że tak miało być. A teraz przejdźmy dalej. Kolejna sprawa to są bluzy i swetry. Jak widać, mam sweter nawet teraz na sobie. Ten kupiłam akurat za dosłownie chyba jakieś 5 zł w lumpeksie. Ja lubię kupować swetry w lumpeksie, jest naprawdę strasznie duży wybór zazwyczaj i są fajne i można trafić naprawdę na takie perełki. Ten akurat jest taki oversize'owy, taki dosyć duży, luźny, ale jest naprawdę super, także super. I ja jestem taką osobą, że nawet w maju potrafiłabym kupić sweter i zawsze moja mama mówi: Zuzia, po co kupujesz te swetry, zaraz będzie lato, będzie gorąco, kiedy to będziesz nosić? Ale słuchajcie, no kocham swetry, no po prostu jak widzę jakiś ładny sweter, ale taki naprawdę, no musi być naprawdę taka perełka, to nie wyobrażam sobie go nie kupić. Bardzo często w Lumbie, tak jak wam już wspomniałam, znajduję bardzo dużo fajnych swetrów, także myślę, że też niedługo muszę się wybrać, bo muszę powiększyć swoją kolekcję, a myślę, że pora jest po prostu idealna. I kolejna i ostatnia rzecz, jak to zapisywałam, to miałam tutaj bardziej na myśli kolor, aniżeli sam produkt, bo mowa tutaj o lakierze do paznokci bordowym. I teraz mam aktualnie na paznokciach taką oliwkę i taki czarny lakier z brokatem. Natomiast jestem ogromną fanką bordowych lakierów, uważam, że wyglądają na paznokciach pięknie, zwłaszcza jak jest jesień, czyli idealna pora, właśnie takie cięższe kolory, takie bardziej jesienne. Także burgund i w ogóle takie bordo tego typu to jest naprawdę moim zdaniem świetny kolor na jesień. Czy to na oczach, czy to na paznokciach, czy to nawet w ubraniach, po prostu idealny jesienny kolor, jak dla mnie. Także słuchajcie, to by było na tyle. Przedstawiłam wam pokrótce rzeczy, bez których ja sobie jesieni absolutnie nie wyobrażam. Koniecznie w komentarzach napiszcie mi, bez czego wy sobie jesieni nie wyobrażacie.